łączności jesteśmy, a każda Eucharystia jest wielkim wydarzeniem. Wraz z aniołami, wśród nich Michał Archanioł, który patronuje tej świątyni parafii, wśród nich Maryja, na pierwszym miejscu spośród pielgrzymujących. Przystępujemy do sprawowania tej Najświętszej Ofiary. Wielu młodych nie tylko mają twarze opalone, ale również trochę drogi w nogach, a w sercu radość, choć może niektórzy zmęczeni. Teraz mamy wejść na najwyższy szczyt. On jest najbardziej punktowany, premiowany. Jeśli ktoś prowadzi książeczkę GOT, to trzeba sobie bardzo dużo punktów wpisać. Nie wiem, czy ksiądz Grzegorz później zweryfikuje i zatwierdzi, ale najwyższy szczyt to jest Eucharystia. To jest najwyższy szczyt. Więc żebyśmy go pokonali, weszli na tę górę, której Pan chce nas dotykać, przemieniać, uzdrawiać. Stańmy z sercem skruszonym, hojnym, przepraszając za nasze grzechy. Pan przywraca wzrok uciekniały.
otwartą szatę. I przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: usiądź na zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie: stań sobie tam, albo usiądź u podnóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami? Oh,
krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem Bożym, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Klerykowi. Dziękuję również Paweł Kusiące na chwilę. Dziękuję mojemu oddziałowi parafialnemu KSM-u z Mamej, który pomagał w przygotowaniach tego spotkania. Szczególnie dziękuję na początku Michałowi, wiceprezesowi, który wędrował z wami z jakąś tam małą kontuzją nawet po drodze, ale dotarł do celu. Cieszymy się, że mieliśmy przedstawiciela
wyjechał z małej, żeby przyjść do małej. To jest właśnie to. Bardzo dziękuję moim parafianom tu obecnym, którzy przyszli pomodlić się z nami na moją prośbę, bo chcieli zobaczyć tą wspaniałą młodzież z diecezji rzeszowskiej. Kwiat młodzieży. Bardzo dziękuję tym, którzy mi pomagali w organizacji tego spotkania. Na początku dziękuję panu prezesowi OSP za wynajęcie remizy strażackiej, której mogliśmy się spotkać już dzisiaj na początku o 1:00. Bardzo dziękuję pani sołtys wraz z wężem i rodziną za to, że od piątku już pichcili ten pyszny bigos, którym żeście się uraczyli. I tam przybywało i przybywało codziennie jakieś smaki, dorzucali kiełbaskę i inne rzeczy. Bardzo dziękuję panu organiście, że uświetnił naszą modlitwę graniem, a jako pan dyrektor szkoły wynajął nam tam, wypożyczył nam także materace, gdyby jakaś grupka chciała się przemóc w nocy w małej, to będzie mięciusio. Będzie mięciusio do spania. Bardzo dziękuję jednej szczególnie osobie, bez której myślę, że nie wiadomo, czy w ogóle by ksiądz Paweł wymyślił spotkanie w małej. Bardzo dziękuję Monice Madei, naszej prezesie. Żal wielki do księdza Pawła, że mi ją zabrał z parafialnego oddziału i każe jej się udzielać w diecezji. Nie ma jej tu Moniki wcale. Żeby wzrastała. Nie ma tu jej wcale parafialnego. Zabrałeś na nią. Moniko, gdyby nie twój duch taki ożywczy, to nie wiem, czy bym się podjął tego spotkania dzisiaj, tego złaziska. Tak nakręciła się rodziców, że nie mogło to nie wyjść. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się zaangażowali, pomogli w tych przygotowaniach, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że wszyscy to wyrazimy gromkimi oklaskami. Widzę, że się starzeje już. No. Nie miał wątpliwości, żeby sobie usiąść. Ale ja dołączam się do tych podziękowań, ale myślę, że jak rozgrzejemy teraz dłonie, żeby wyrazić radość, że tutaj jesteśmy Panu Bogu i również księdzu proboszczowi, że nas przygarnął, to myślę, że
dzieci wyruszają do jednego miejsca. Punktem centralnym tym razem stała się miejscowość Mała. Ale naszym zadaniem jest, żeby tak formować młodych, by ich nie zabrakło również w naszej diecezji. Bo mamy najpierw przeżyć to spotkanie z młodymi i później wyruszyć do Krakowa. Ten jubileusz wszelkie przemiarki mówią, bo papież mówi, że miłosierni dostąpią miłosierdzia. Cytuję to za Panem Jezusem i tak brzmią słowa również jako hasło i temat Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016. Więc faktycznie chcemy iść do miłosiernego Jezusa Chrystusa i jeśli nic się nie zmieni, to będzie symbol małopolski do kościele miłosierdzia Bożego. Proszę coś więcej o tym złazisku, dlaczego Mała i proszę zaprosić młodzież do uczestnictwa w kolejnych złaziskach. No Mała jest urokliwa i piękna, ale przede wszystkim nad Małą góruje figura Chrystusa Króla Wszechświata i Chrystus do siebie wszystkich przyciąga, dlatego też w Małej odbyło się to spotkanie, ale ono jest też jakimś elementem przygotowawczym pod Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w tym roku, w następnym roku w Krakowie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Mała jest takim przystankiem dla młodych ludzi, aby nabrali tutaj ducha, sił i aby podążali dalej za Chrystusem. Dużo osób brało udział, dużo młodzieży brało udział w dzisiejszym złazisku? No myślę, że około 150. Trudno dokładnie podać liczby, ale myślę, że po statystykach takich ogólnych około 150 osób wzięło udział w tegorocznym złazisku w Małej. Ile dni trwało? W piątek młodzież wyruszyła z różnych punktów naszego regionu, między innymi od Robczyc, Brzostek, tak, Szczyżów, więc te rejony były punktem wyjścia młodych ludzi, a docelowo dotarli do Małej. Właśnie dzisiaj w niedzielę około 13 zameldowały się wszystkie grupy. Dziękujemy ślicznie i życzymy kolejnych tak udanych złazisk, jak to 49, które odbyło się w pierwszą niedzielę września w Małej. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Jeszcze zdjęcie? Dobra.